13 maja wspominamy błogosławioną Magdalenę Albricci. Magdalena Albricci urodziła się około 1415 roku w Camo w Lombardii we Włoszech, w bogatej rodzinie szlacheckiej. Jako dziecko otrzymała dobre chrześcijańskie wykształcenie. Miała trzech braci, jeden z nich był gubernatorem miasta. Jej rodzinny dom znajdował się w sąsiedztwie kościoła świętego Eusebiusza. Gdy była małą dziewczynką, już wtedy zauważono u niej wielką, nadzwyczajną miłość do Pana Jezusa i ludzi. Chętnie pomagała sąsiadom. Umiała współczuć ludziom cierpiącym z powodu głodu panującego wtedy w mieście. Pewnego dnia do pałacu, w którym mieszkała, zapukał wynędzniały mężczyzna. Dyskretnie dała mu wszystko, co mogła. Po śmierci rodziców, jako młoda dziewczyna, postanowiła wstąpić do klasztoru. Początkowo myślała o benedyktynkach, wybrała jednak klasztor augustiański w pobliżu Brunate. W klasztorze od początku wyróżniała się wyjątkowym praktykowaniem pokuty, posłuszeństwa i umartwienia. Często kontemplowała Pana Jezusa ukrzyżowanego. Była zakonnicą o wyjątkowych zaletach. Kiedy jeszcze jako młoda zakonnica została ustanowiona przełożoną, bardziej służyła siostrom niż nimi władała. Urząd przełożonej sprawowała w duchu służby. Przede wszystkim słowem i przykładem zachęcała siostry do zachowywania reguły zakonnej, do świętości. Wprowadziła milczenie, ożywiła prostotę i wyrzeczenie w klasztorze. Dla Magdaleny zaszczytem było przynależenie do zakonu żyjącego według monastycznej reguły świętego Augustyna i z podziwu godną gorliwością propagowała duchowość augustiańską. Przyczyniła się do wzrostu powołań, powiększyła wspólnoty. Powstało też wtedy wiele nowych klasztorów. Troszczyła się przede wszystkim o wzrost duchowy sióstr. Przypisuje się jej założenie świeckich bractw przy klasztorach augustiańskich w regionie Como. W 1443 roku z jej inicjatywy powstał dom dla żebrzących zakonników. Papież Pius II 16 lipca 1459 roku zatwierdził reformę życia zakonnego, którą przeprowadziła. Wyróżniała się gorliwością i miłością do wszystkich, szczególnie troszczyła się o chorych i ubogich, sama się nimi opiekowała. Źródła podają, że pielęgnowani przez nią chorzy doświadczali cudownych uzdrowień. Pewna kobieta nagle zachorowała, miała bardzo wysoką gorączkę. Została uzdrowiona, gdy błogosławiona zrobiła nad nią znak krzyża. W czasie zarazy pewien chory rolnik ostatnimi siłami dotarł do klasztoru i prosił, by siostra przełożona pomodliła się nad nim. Dozorca, gdy zauważył zmiany wskazujące na to, że jest zakażony, postanowił usunąć go z terenu klasztoru, ale w tym momencie przyszła do nich Święta Matka, jak ją nazywano. Okazała litość choremu, nie tylko nie pozwoliła wyprosić go poza mury klasztoru, ale namaściła jego ręce i ramiona olejem i pobłogosławiła krzyżem. Po kilku dniach ten człowiek wyzdrowiał. Szczególnie znany był cud chleba. Pewnego bardzo śnieżnego dnia w zimie drogi do klasztoru były nieprzejezdne, a w klasztorze wyczerpał się już zapas żywności. Siostra pracująca w kuchni z wielką troską powiedziała o tym przełożonej. Ta poleciła jej nakryć stoły do posiłku jak zwykle i poszła do kościoła na modlitwę. Gdy nadeszła pora obiadu, w krótkim przemówieniu zachęciła siostry do wielkiej ufności w Bożą opatrzność. W tym czasie przed drzwiami klasztoru znaleziono duży kosz chleba. Siostra Furtianka nie wiedziała, kto go przyniósł, a na śniegu nie było żadnych śladów. Dzięki jej mediacji zaniechano kłótni pomiędzy mieszkańcami Camo i Brunate. Pomogła nawrócić się niektórym grzesznikom. Ceniono jej duchowe rady. Zmarła w opinii świętości 13 maja 1465 roku po długiej chorobie, którą znosiła bardzo cierpliwie. Po śmierci jej ciało przez 8 dni było wystawione, a do klasztoru w Brunate pielgrzymowało wielu ludzi, by oddać jej hołd. Zaraz po śmierci rozwinął się kult miłosiernej i pokornej zakonnicy. Zaaprobował go 10 grudnia 1907 roku papież Pius X. Doczesne szczątki błogosławionej augustianki przechowywane i czczone są w katedrze w Como. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiona Magdalena wytrwale naśladowała Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość,
której wzór dałeś nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.